O, dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu, wirtualnym spotkaniu w naszej bibliotece. Tym razem jest to spotkanie organizowane w ramach dyskusyjnych klubów książki. No niestety nie będziemy mogli sobie jak tradycyjnie podyskutować, porozmawiać, ale zachęcam wszystkich oglądających, żeby wszystkie pytania do naszego dzisiejszego gościa, do pana Jakuba, pisali w komentarzach. Tam koleżanka będzie nam na bieżąco te pytania przekazywać. Może zacznę od tego. Dzień dobry, panie Dzień Jakubie. dobry, pani Agnieszko. Tym osobom, które nie wiedzą, kim jest pan Jakub, to troszeczkę może poopowiadam. Pan Jakub jest doktorem nauk humanistycznych, teoretykiem i historykiem literatury, tłumaczem. Jeżeli dobrze pamiętam, to z czterech języków, tak? Francuski, Głównie tak. rumuński, serbski nawet i troszeczkę niemieckiego. Poeta, pisze też takie prozy poetyckie. Opracowania literatur różne, a dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej książce wydanej przez wydawnictwo książkowe Klimaty, premie górskie najwyższej kategorii. Jak już tutaj sam tytuł wskazuje, będzie troszeczkę o podróżowaniu. Moje pierwsze pytanie będzie jeszcze nie związane z książką, ale właśnie z takimi wyprawami mniejszymi i większymi. Dzisiaj pan Jakub do nas przyjechał prosto z Krakowa na rowerze, więc muszę to zaznaczyć, że ten strój rowerowy to nie jest jakby tutaj żadna poza. Tutaj na rowerze 150 kilometrów dzisiaj było zrobione. Panie Jakubie, czy mikrowyprawy, czy makrowyprawy pana bardziej interesują Dzień te dobry tematy? wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę być w Jastrzębiu dzisiaj i że dotarłem faktycznie o własnych siłach. Czy makropodróże, czy mikropodróże? Zależy oczywiście, jak zdefiniujemy mikro i makropodróże. Myślę, że ja mam sentyment do tego rodzaju podróżowania czy wędrówek, które są jakby na miarę każdego z nas. To znaczy, każdy ma pewną swoją miarę, którą może jakoś realizować na co dzień. W ogóle jestem zwolennikiem takiego chodzenia, jeżdżenia na rowerze na dystansach takich, które są dostępne właściwie każdemu, prawda? To znaczy dla kogoś pewnym wyzwaniem będzie pokonanie 5 kilometrów, dla kogoś 10, dla kogoś 150, a dla kogoś, myślę, wielka wyprawa na koniec świata. Także to oczywiście zależy od perspektywy. W książce, o której No będziemy właśnie. rozmawiać, jestem raczej po stronie mikrowypraw, i te mikrowyprawy to są wyprawy na granice miasta. W tym wypadku jest to Kraków i to są granice Krakowa, peryferyjne dzielnice, peryferyjne osiedla, byłe wioski, które zostały włączone w obręb administracyjny Krakowa kilkadziesiąt lat temu, kilka lat temu to nie, bo chyba nie ma takich nowych, ale te najnowsze, powiedzmy, to były 20-30 lat temu włączone do Krakowa. Mikropodróże i mikrowyprawy łączą się z takim dosyć prężnie rozwijającym się nurtem w antropologii, ale też po prostu w takim codziennym doświadczeniu świata. Mamy wielu takich promotorów tego rodzaju spędzenia wolnego czasu. Jednym z nich jest Alastair Humphreys, który jest jednym z propagatorów tego pojęcia mikropodróż czy mikrowyprawa. Mówi on, że właściwie każdy z nas ma trochę wolnego czasu do dyspozycji. Oczywiście każdy z nas pewnie pracuje, czy większość z nas pracuje. Większość z nas pracuje na tyle intensywnie, że często brakuje sił i jakiejś takiej wewnętrznego przekonania do tego, żeby jeszcze dodatkowo gdzieś tam pedałować na rowerze albo sobie biegać czy chodzić. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca aktywność, żeby na przykład, i w ogóle taka możliwość, żeby nie wiem, pojechać sobie na jakąś taką wyprawę do sąsiedniej gminy po pracy, spędzić noc śpiąc w śpiworze w najbliższym lesie, i tak dalej, i tak dalej. To są pewne wyzwania, które każdy z nas może oczywiście przedsięwziąć, i będzie to z korzyścią dla naszych płuc, chociaż to wiadomo, że to tutaj jest problematyczna sprawa. Ja oczywiście jestem z Krakowa, gdzie smog jest nie tylko oczywiście pawelski, ale też jak najbardziej wchodzący w
w nozdrze każdego mieszkańca, chociaż teraz już jest nieco lepiej. Ale na pewno z korzyścią dla naszego doświadczenia świata. To, co mnie najbardziej interesuje w ogóle w tych mikro czy makro podróżach, jakkolwiek byśmy je definiowali, to jest to, że możemy poobserwować świat. Oczywiście możemy poobserwować ten świat od piękniejszej jego strony, to znaczy zwiedzić jakieś ładne miejsce, obiektywnie ładne miejsce, jakiś zabytek, jakąś ładną budowlę, czy piękne podziwiać piękne pejzaże. Ale na to też możemy zakraść się gdzieś tam od zaplecza tego piękna, tak? To znaczy gdzieś tam, ruiny, gdzie, no właśnie, jakieś ruiny, chaszcze, jakieś dziwne miejsca, nieużytki, właściwie możemy poczuć się jak pionierzy, tak? No bo wiadomo, że tam, gdzie ładnie, no to więcej ludzi, a tam, gdzie to piękno jest nieco bardziej dyskusyjne albo ukryte, dyskretne, jak to się mówi, no to oczywiście łatwiej o takie poczucie, że oto jestem pierwszym człowiekiem, który zwiedza tę ruinę albo jest właśnie w tych chaszczach. Więc jakby to ma w sobie jakąś taką moc odkrywania świata, poczucia się jak Neil Armstrong na Księżycu. Tutaj pani Katarzyna odnośnie dzisiejszej pana makro wyprawy pyta, jak długo pan jechał do Jastrzębia? To jest zawsze trudne pytanie. Czy to jest pytanie o efektywny czas jazdy, czy pytanie o czas od całej wycieczki? Z Krakowa wyjazd był około 8:15, 8:30. W Jastrzębiu zameldowałem się przed godziną 15, aczkolwiek miałem dosyć takie długie przerwy i w Oświęcimiu, i w Pszczynie, chwilę też w Strumieniu. Właściwie to była taka wycieczka, która nie była nastawiona na to, żeby jak najszybciej dojechać, ale żeby zobaczyć jeszcze przy okazji czyli kawałek nie sam świata. Cel, ale jeszcze wszystko, oczywiście, co po drodze. Bocznymi drogami, tam, żeby było ładniej. Widziałem jenota, to było zupełnie niesamowite. Na wałach nad Wisłą, niedaleko Oświęcimia, był jenot. Bardzo taki puchaty, z takim bardzo ładnym, biało-czarnym Ja w ogóle panu ogonem. Bardzo zazdroszczę tego, co pan widzi, bo w premiach górskich niejednokrotnie widzi pan dzięcioła zielonego. Ale ja raz w życiu tylko widziałam. Jak to? Przecież tutaj niedaleko Strumienia właśnie, w Zbytkowie, słyszałem czarci chichot, czyli ten odgłos dzięcioła zielonego, bardzo charakterystyczny, bardzo donośny, tak jakby się głośno śmiał po prostu. Nawet no, nie widziałem go niestety, bo w takim kępie drzew gdzieś tam niedaleko drogi, ale było słychać, więc akurat dzięcioły zielone są możliwe do podziwiania też w miastach, bo one też się osiedlają w miastach, głównie w parkach właśnie, może w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu będzie też możliwość kiedyś zobaczenia takiego No nie dzięcioła miałam zielonego. tego szczęścia, ale Może może kto przyszłość, wie. czemu nie? Premie Górskie to nie jest pana pierwsza taka krajoznawcza książka. Nie. Coś było jeszcze. Tak, dwa lata temu wydałem książkę Wolność krzepi. To była książka skonstruowana dosyć podobnie, z 10 czy kilkunastu tekstów. Też rowerowych wypraw? Właściwie tak, ale no ten motyw rowerowy nie był tam dominujący, tak. Ponieważ tam to były teksty, które napisałem o różnych miejscach w Małopolsce, które akurat były bohaterkami Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, czy takiej cyklicznej imprezy, która już od ponad 25 lat odbywa się w Małopolsce. Jeden z weekendów majowych, 10 bądź więcej obiektów w całej Małopolsce jest udostępnionych do zwiedzania przez wszystkich chętnych. No i przy okazji powstaje taka publikacja, którą co roku w ostatnich latach pisze inny pisarz, pisał Wojciech Nowicki, między innymi pisała autorka kryminałów Gaja Grzegorzewska ostatnio, a ja tam między nimi się również zmieściłem i napisałem taką książkę właśnie każdemu z tych obiektów, bo to były obiekty, kościółki stare albo jakieś na przykład bardzo dziwne piece, które są wspaniałe, bo są takie rzeczywiście zabytki no bardzo interesujące i właściwie unikalne nawet w skali całego kraju. Piec wapienny w miejscowości Płaza jest zupełnie niesamowity. Miałem okazję tam wejść, bo zwiedzałem jeszcze te miejsca przy okazji pisania tej książki. Tak, no i właśnie wtedy jakby miałem okazję
się jakoś nieco bliżej tekstowo zapoznać z właśnie taką formą eseju, który opowiada trochę o miejscu, o przestrzeni, o własnym doświadczeniu zwiedzania tej przestrzeni. Bardzo spodobała mi się ta forma i ta książka, o której dzisiaj dyskutujemy, Premie Górskie najwyższej kategorii, jest w jakimś stopniu kontynuacją podobnego pisania, mimo że oczywiście tamta książka była mniej osobista, jak sądzę, bardziej taka no, poświęcona konkretnym miejscom, ale też taka quasi baśniowa. Ta jest znowu rzeczywiście podyktowana jakimś takim osobistym doświadczeniem jazdy na rowerze. Premie Górskie najwyższej kategorii tą formę mają od samego początku, czy one troszeczkę w zmienionym formacie ukazywały się w Gazecie Tak, Wyborczej? Było tak, że właściwie ta książka trochę powstała na zamówienie, w pewnym sensie. Nie sama nawet książka, ile teksty, które wchodzą w jej skład, bowiem na tę książkę składa się kilkanaście tekstów. W większości one powstawały dla krakowskiego dodatku do Gazety Wyborczej. Tam co miesiąc, raz w miesiącu publikowałem przez ponad rok czy półtora roku właśnie takie esejo, felietono, dzienniki z podróży po granicach miasta, po granicach Krakowa. Bohaterkami każdego z tych tekstów były inne dzielnice peryferyjne miasta. Przy okazji też oczywiście propagowałem rower jako dobry środek właśnie lokomocji, ale też odkrywania własnego miasta. Ponieważ te teksty cieszyły się wówczas sporym zainteresowaniem czytelników i takim odzewem rzeczywiście dosyć szerokim, postanowiłem je zebrać w jedną książkę. Oczywiście każdy z nich zmieniałem, to nie jest tak, że to są te same teksty. Niektóre z nich są dosyć gruntownie przerobione, niektóre mniej oczywiście. Są też teksty, których nie było w ramach tego cyklu, który prowadziłem w Wyborczej. I one utworzyły taką właśnie książkę. Jeden z tych tekstów w ogóle jeszcze pochodzi z innego źródła. Taki wstępny tekst jest nieco z innej parafii, że się tak wyrażę. Ale jemu właśnie zawdzięczamy też tytuł całej książki. Właśnie. To skoro jesteśmy o tytule, bo już pan wspomniał kilka razy, że obrzeża Krakowa, nam się Kraków może większości z nas kojarzy z takim płaskim raczej rejonem. Skąd te premie górskie? Myślę, że każdemu Kraków kojarzy się przede wszystkim z centrum miasta, z rynkiem głównym, z okolicami Kazimierza, Wisłą, bulwarami Wiślanymi, Wawelem. No, czyli miejscami, które raczej są płaskie albo w każdym razie nie bardzo górzyste, kojarzą się z Kraków kojarzy się z doliną, z kotliną, z Niecką. Stąd też ten niewdzięczny smog, który zawisa nad miastem jak jakieś fatum, no bo znajduje świetne możliwości rozwoju właśnie w takiej Niecce. Tymczasem jest to raczej takie mityczne, jak sądzę, mniemanie o Krakowie. Ono jest tylko częściowo prawdziwe, jak każdy mit. Bowiem wystarczy pojechać trochę dalej od centrum miasta, żeby się okazało, że w Krakowie mamy też fantastyczne wzgórza, pagórki, wzniesienia, czy to na południu miasta, już w stronę gór, czy to na zachodzie miasta, tam gdzie jest Tyniec i te rejony, tam też mamy całkiem dużo jakichś takich podjazdów, ale na północy i na zachodzie, na wschodzie również. Stąd nazwa tej książki, Premie Górskie najwyższej kategorii. To jest oczywiście termin kolarski, kojarzy się on przede wszystkim z wyścigami kolarskimi i takimi etapami, które prowadzą przez jakieś niebosiężne przełęcze górskie, szczyty górskie, te wszystkie słynne wyścigi Tour de France, Giro d'Italia, które prowadzą przez Passo Pordoi, czy przełęcz Stelvio, czy Col du Tourmalet. Mamy bardzo dużo takich legendarnych podjazdów, podczas których kolarze już tam prawie że zsiadają z roweru, pchają ten rower, bo już nie mogą sobie poradzić. Kibice ustawiają się po obu stronach drogi, takiej wąskiej, górskiej, i dopingując kolarzy, popychając ich, oblewając wodą. I okazuje się, że coś takiego można znaleźć też w Krakowie. No może nie na taką skalę, no nie oszukujmy się, nie ma w Krakowie wzniesień
2000 metrów plus. Raczej są to wzniesienia kilkusetmetrowe, ale jednak są. To jest tak, że nie trzeba jechać wcale nawet w Beskidy, czy nawet w Tatry, żeby poczuć się jak w górach. Wystarczy jakieś pogórze. No, tutaj w Jastrzębiu też mamy trochę takich solidnych górek, czy w okolicach Jastrzębia, więc wiemy o czym mowa. W Krakowie rzeczywiście mamy takie dwa, trzy rzeczywiście, no powiedziałbym, może nie tyle legendarne, no ale jednak znane podjazdy. Są to na południu Krakowa, na Pogórzu Wielickim, które również jest administracyjnym po części zasięgu Krakowa. Mamy podjazd pod Rajsko, takie ładne się nazywa dzielnica w Krakowie Rajsko. Ona jest charakterystyczna, bowiem tam znajduje się bardzo piękny fort, twierdza, która jest częścią twierdzy Kraków, czyli takich obwarowań fortecznych, które otaczają Kraków takim pierścieniem. Zostały zbudowane przez Austriaków jeszcze w czasie, kiedy Kraków był częścią Galicji i Austro-Węgier ogólnie rzecz biorąc. I tam w Rajsku, w forcie, tam są dwa forty. W jednym z nich na przykład przez wiele lat sobie siedział Włodzimierz Ilicz Lenin, który wcześniej zdobił krakowską Aleję Róż w Nowej Hucie, potem został obalony na początku lat 90. No i sobie siedział grzecznie tam w tym forcie. Obecnie już jest w Szwecji, jest obywatelem Szwecji. No, natomiast to jest jeden słynny podjazd właśnie tą Szczawnicką, która prowadzi takim niesamowitym podjazdem zupełnie. Jak się na niego patrzy, to wygląda na to, że jest niedostępny kompletnie, tak? Że tam to rowerem to w ogóle to na nogach człowiek to musiałby chyba po jakiejś drabince tam wspinać, a tu rowerem da się jednak wjechać. Mamy inne jeszcze takie podjazdy do Sidziny z Opatkowic, no i kilka innych. Okazuje się, że Kraków, no piękny, ale no dobra, no się wjeżdża na górę, no i co na tej górze? Okazuje się, że na tej górze fantastyczne rzeczy są, tak? No oprócz tych architektonicznych perełek, piękne widoki, no to niesamowite zupełnie. Na cały Kraków z jednej strony, wystarczy odjechać no, kilka kilometrów od centrum Krakowa i się okazuje, że to jest inny świat. Piękne widoki na cały Kraków. A z drugiej strony widoki na góry się otwierają, no i widać Tatry, i widać całe Beskidy. No, wspaniałe to są miejsca, także no, to faktycznie była pewna inspiracja dla mnie, ponieważ ja dosyć często, jako na przykład dziecko, jeździłem tam. Oczywiście nadal jeżdżę często po granicach Krakowa, no ale częściej teraz chyba na dłuższe dystanse trochę. Tutaj skróciłem dystans, pisząc tę książkę i sobie zwiedzałem rzeczywiście raz jeszcze te wszystkie peryferyjne dzielnice, które okazują się mieć sporo tajemnic. Właśnie, bo tu się ta perspektywa tych wspomnień dziecięcych przeplata z tym, co jest dzisiaj. A co możemy odkryć na tych peryferiach? Bo tutaj różne kurioza też pan zamieszcza, jak ten taki długi tunel, czy tego suma. Oczywiście, to są słynne historie w ogóle. Oczywiście część krakowian jest słyszała, nie wiem, czy nie krakowian również, ale są takie historie, które przemawiają do wyobraźni. I w Zalewie Nowochódzkim, w bardzo ładnie swoją drogą położonym, tam ta tężnia solankowa jest, ale jest też sum gigant, który zjada ludzi i inwentarz domowy. Kilkumetrowy co najmniej jest ten sum. Właściwie podobno zjadł też całą budkę z frytkami. To już nie starczą frytki za całą budkę. Takie historie oczywiście są. Jest ten tunel, o którym pani wspomniała, który jest naprawdę bardzo ciekawym przykładem małej architektury kolejowej. Ja go pamiętam z dzieciństwa. Faktycznie to jest tak, że tata mnie tam zabierał, żeby mnie straszyć, co mnie czeka, jeśli nie będę się uczył. Jeśli będę jadł słodycze przed obiadem, ale to i tak to jakoś nie wyszło mu to straszenie, bo do tej pory niestety jestem wielkim zwolennikiem słodyczy, ale to jest inna zupełnie sprawa. To jest tunel, który niegdyś wyglądał jak jakiś podziemny labirynt. To jest najdłuższy w Polsce, czyli jeden z najdłuższych w Polsce tuneli pod torami kolejowymi. Jak się kiedyś wjeżdżało tam z jednej strony, no to właściwie człowiek mógł zginąć na całe życie. Właśnie słyszałem takie historie, naprawdę, że tam ktoś do tej pory nie wyszedł z tego tunelu.
ponieważ nie było żadnych lamp, żadnych świateł, nie było asfaltu nawet, więc człowiek wjeżdżał z duszą na ramieniu, no i czy wyjechał z drugiej strony, a to ten tunel kilometr długości prawie, więc jakby to jest, człowiek wjeżdża i nie wiadomo, czy wyjedzie. Teraz to już trochę inaczej, no. I asfalt równy, jak płaski jak naleśnik, tak, i lampy są po obu Obdarty stronach. Z tajemnicy. Nie, to już nie to samo, ale jednak no, robi wrażenie, no bo to jednak jest piękny, piękny obiekt, naprawdę. Taki w starym stylu tunel, bardzo ładny, jeszcze sprzed wielu, wielu dziesiątek lat. Mamy w tej samej części Krakowa, bo to jakby to wszystko, o czym mówimy w tym momencie, to jest wschód Krakowa za Nową Hutą jeszcze. Tam są takie rejony, o których krakowianie myślą, że to w ogóle nie jest Kraków, a to dalej Kraków, administracyjnie dalej Kraków. Były wsie, które zostały dołączone do Krakowa w wyniku budowania Nowej Huty i poszerzania administracyjnego miasta. I tam mamy taki piękny cmentarzek ariański na przykład. Wspaniały. O tym prawie, że nikt nie wie. A to jest cmentarz, który ma wielowiekową tradycję. Tam jest kilkanaście nagrobków zachowanych i kurhan taki bardzo ładny, taki kopczyk po środku z pięknymi starymi drzewami, z którego to cmentarzyka wspaniale widać cały Kraków z zupełnie innej perspektywy niż z jakiegokolwiek innego miejsca w Krakowie, bowiem na pierwszym planie jest ten kombinat hutniczy, no, metalurgiczny, kolos, który zupełnie jakby no, w takiej formie, bryle, no, jawi się jako coś potężnego, majestatycznego, a na drugim planie jest ten Kraków stary z Wawelem, kościołem mariackim i innymi zabytkami, które się wydają takie mikre przy tym kolosie hutniczym. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce, a jeszcze góry dookoła się już też pojawiają, no naprawdę bardzo, bardzo ładne, ładne miejsca, ale takich oczywiście miejsc jest znacznie więcej. W Krakowie mamy taką bardzo miłą dzielnicę, zdrojową również, Kraków był również zdrojowiskiem przez jakiś czas. Ta dzielnica to Sfoszowice, które do tej pory są uzdrowiskiem siarczanym, przyjeżdżają tam kuracjusze z całej Polski, i siedzą sobie w Borowinie, ale w siarczaną wodą się otaczają. To jest miejsce szczególne, bowiem to było jedno z pierwszych polskich, no w pewien sposób polskich, chociaż Polski wówczas jeszcze nie było na mapie, bo to był czas zaborów, natomiast no, jakby galicyjskich uzdrowisk, w którym wielu znanych polskich mężów i dam stanu się pojawiało i tam te kuracje siarką odbywali. Do tej pory zresztą część nazw ulic w tej dzielnicy to są właśnie Siarczki, Siarczanogórska, Borowinowa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo ładne miejsce i do tej pory jest, czuć ten zapach siarkowy, jak się tam przejeżdża przez tę dzielnicę. Jest też ładny taki mały park zdrojowy, z taką zabudową właśnie zdrojową, elegancką. Też mamy taką właśnie dzielnicę, o której może trochę więcej osób wie niż o tych wcześniejszych, o których mówiłem. Mamy też bardzo ładną dzielnicę Kobierzyn. To jest dzielnica też na południu miasta. To jest znowu dyrektor mojej podstawówki straszył wszystkie dzieci, że jeśli się nie będą uczyć, to pójdą do Kobierzyna, ponieważ Kobierzyn to jest tak jak no, dla Gliwiczan Toszek na przykład. Czy... No właśnie, więc jakby no, to był zakład psychiatryczny. On jest znany z kart powieści Jerzego Pilcha pod Mocnym Aniołem i filmu Wojtka Smarzowskiego, który właśnie tam kręcił ten film. On już obecnie nie jest tak deprymującym miejscem jak kiedyś, dlatego że ten zakład psychiatryczny, możemy sobie tylko to wyobrazić, ktoś nie był, to jest fantastyczne założenie architektoniczne. To jest jedno z pierwszych założeń w Polsce miast ogrodów. Wspaniałe, piękne budynki, które kiedyś w ogóle nie były odnawiane, dlatego wyglądały koszmarnie. No to stąd ten Pilch wtedy, jak to pisał, się wydawało, że to jakiś koniec w ogóle świata, jakaś dystopia zupełna, walące się budynki. Teraz to jest odnowione i wygląda jak perła architektoniczna. A dookoła ten ogród, taki piękny, las, no wspaniałe, wspaniałe miejsca, naprawdę, każdego zachęcam. Zresztą już ten szpital psychiatryczny też kończy swoją misję w tym miejscu i bardzo możliwe, że zostanie to zupełnie otwarte dla mieszkańców, jako park po prostu. Tam jest taki piękny kościółek również, no wspaniałe miejsce. Ja zanim przejdę do swoich pytań, to tutaj koleżanki mi na bieżąco donoszą. Pani Ola
Konopko pozdrawia z O, Wiednia. bardzo dziękuję. Pozdrawiam Mówi, Olę że również. zaraz wsiada na miejski rower. Pani Lidia pyta o pana opinię o festiwalach literackich. O, akurat tutaj pada też festiwal Góry Literatury, a przed spotkaniem opowiadaliśmy sobie, że pan był w tym roku. To może pan odpowie. Jasne, oczywiście. Festiwale literackie to jest oczywiście temat rzeka. Ja osobiście jestem zwolennikiem każdej formy kontaktu publiczności z pisarzami, z książkami. W wielu takich imprezach tego typu brałem udział, biorę udział z chęcią No zawsze. właśnie jest jeszcze pytanie, czy w tym roku No właśnie, coś będzie. tak, no na pewno Gdzieś będzie pan. festiwal, tak, na pewno ja osobiście już byłem na Górach Literatury, świetnie się udało, mimo tego pandemicznego czasu, który wszystkich nas dotyka. Tam były stosowane rozmaite obostrzenia. Wszyscy zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądać w praktyce, prawda? No bo jednak mają się odbywać spotkania. Więc większość z nich rzeczywiście odbywała się w plenerze. W związku z tym więcej osób mogło uczestniczyć. Dystans był zachowywany między wszystkimi uczestnikami tego spotkania. Natomiast część spotkań odbywała się we wnętrzach. No i tutaj był pewien problem, no bo były wejściówki, które należało pobierać. Była ograniczona liczba osób, która mogła wejść na takie spotkanie. Moje spotkanie odbywało się akurat pod chmurką i to się świetnie udało. Jeszcze miałem to szczęście, że nadchodząca burza zdołała się wyhamować na czas mojego spotkania, ale Klementyna Suchanow, która miała spotkanie tuż po mnie, niestety już chyba nie mogę dokończyć tego spotkania, ponieważ rozszalała się straszna burza wówczas nad Górami Sowimi. No, góry mają to do siebie, że pogoda zmienia się często. Akurat ten festiwal to jest festiwal, na którym byłem co roku i bardzo go lubię. Nie tylko dlatego, że są świetni goście, zarówno pisarze, prowadzący, aktorzy, reżyserzy, ale przede wszystkim świetna publiczność, która jest bardzo liczna, żywo reagująca na spotkania. W tym roku miałem w ogóle tę świetną okazję i za to chciałbym podziękować organizatorom. Również chciałem podziękować za to, że być może to stanie się takim corocznym wydarzeniem, że prowadziłem wycieczkę z Nowej Rudy do Radkowa, czyli z dwóch miast, które są współgospodarzami tego festiwalu. Radków po raz pierwszy właściwie w takim dużym stopniu się zaangażował. To jest pięknie położone miasteczko na granicy polsko-czeskiej w Górach Stołowych, pod Szczelincem Wielkim, tym słynnym Szczelincem, który jest takim punktem rozpoznawczym Gór Stołowych. Spotkania odbywały się na takiej górze, która jest tuż właśnie nad Radkowem, na którą trzeba było wjechać tym rowerem. I tak prowadziłem wycieczkę, to wszyscy, którzy ze mną jechali, jakoś musieli się wdrapać na górę. Część wjechała, część wdrapała się prowadząc rower, część już tak trochę tam odpoczywała po drodze, ale wszyscy dotarli zdrowi, szczęśliwi, bardzo i byłem z tego zmęczenia, to było przyjemne zmęczenie. Endorfiny się uwolniły. Bardzo się cieszyłem, że taka wycieczka była jednym z punktów programu. Nie tylko jakimś moim takim międzyspotkaniowym przejawem aktywności fizycznej, ale po prostu normalnym wydarzeniem programu. Wycieczka z Jakubem Kornhauserem. Dziękuję bardzo, zapraszam i w przyszłym roku mam nadzieję, że również będziemy to kontynuować. Inne festiwale się odbywają. Festiwal Języka Polskiego, Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, na którym też byłem jakiś czas temu. Też świetny festiwal z mnóstwem ludzi, z świetną publicznością. W tym roku ma się odbyć. Ma się odbyć Literacki Sopot również w sierpniu. Też świetni goście mają się tam zjawić. Nie, Miedzianka Miedzianka. Tylko odpadła. Ja właśnie w tym roku miałem być w Miedziance i z Filipem Springerem nawet tam rozmowy toczyliśmy nad formułą. Tam też pewnie których... wycieczka rowerowa. Właśnie, tak, tak. W ogóle ten temat taki rowerowo, wyprawowo, biegowo, pieszy miał się tam. Miał szansę się tam rozwinąć trochę bardziej. Tak, goście byli też zaproszeni pod tym kątem właśnie, ale niestety akurat Miedzianka się nie odbędzie, ale odbędzie się zapewne za rok, a
zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pani Lidia natomiast pyta, czy jako romanista eksploruje pan również na rowerze Francję? Właśnie nie. Eksploruję raczej środkową Europę, jeśli już. Miałem taki okres w życiu, że częściej rzeczywiście jeździłem nie po Polsce, tylko gdzieś tam po Słowacji, Czechach, po Słowenii, po północnych Włoszech, po Alpach, właśnie w tamtym rejonie, Austrii. Po Francji właśnie nie miałem w ogóle okazji jeździć chyba rowerem, z tego co pamiętam. Może po Paryżu jakimś rowerem miejskim. Po Berlinie też mi się zdarzało jeździć rowerem ostatnio. Natomiast ja jestem bardzo przywiązany do południowej Polski, do Słowacji, Czech, tych rejonów środkowoeuropejskich, dosyć bliskich. Naprawdę jestem z miłą chęcią wracam do tych wszystkich miejsc i eksploruję te pogranicza tutaj środkowoeuropejskie. I wydaje mi się, że za każdym razem, jak wracam gdzieś tam z jakiejś podróży, no to że to jest to właśnie to miejsce na Ziemi, które bardzo mi odpowiada. No właśnie, to pogranicze, to słowo padło i to takie moje kolejne pytanie, bo mamy w tych premiach górskich oczywiście tą topograficzne pogranicze, to pogranicze między historią a codziennością, pana dzieciństwem i tą codziennością. I to pogranicze jakby wraca i w drożdżowni, gdzieś pan balansuje między jawą i snem, między tajemnicą i przeszłością i teraźniejszością. Jakieś upodobanie ma pan do tych rejonów granicznych? Tak, to prawda, tak. To bardzo właśnie w szerokim rozumieniu, jak to pani ładnie to ujęła. Rzeczywiście jestem zwolennikiem jakichś takich niejednoznacznych kategorii, także w pisaniu, jak i w takim codziennym życiu i doświadczaniu świata. To znaczy interesuje mnie to, co nie jest takie pewne, jednoznaczne, łatwe do zdefiniowania. Stąd ten pomysł właśnie na granicę miasta, granicę Krakowa, jako punkt wyjścia do rozważania w ogóle jakby kondycji człowieka, który znajduje się gdzieś tam właśnie na pograniczu rozmaitych doświadczeń. Jeśli chodzi o samą topograficzną pograniczność, to rzeczywiście jest tak, że fascynowało mnie zawsze, od dzieciństwa faktycznie, to w jaki sposób coś tak oczywistego dla mnie, jako dla urodzonego w Krakowie człowieka, jak no właśnie krakowskość, metropolitalność, nagle w pewnym sensie się rozmywa, tak? No wiadomo, no Kraków, no co tam, te gołębie na rynku i tak dalej, no wszyscy mamy taki obraz, no ale odjedziemy trochę dalej, już mam jakieś takie domki tutaj drewniane, jakiś asfalt się urywa, no ale co, no to też Kraków jest, prawda? No jakieś takie dla mnie jako dziecko, bo to fascynujące, prawda? Tata mnie zabierał na rowerze i mówi właśnie, to też Kraków. Tato, ale to przecież jakaś zupełna taka, no już ten Kraków jakoś tak, no jak to? Przecież tu nie umywa się właśnie tutaj, gdzie w ogóle nie ma żadnego zabytkowego kościoła albo i tak dalej, i tak dalej. No ale okazało się, że mnie to zafascynowało. Fascynowało mnie to, że w pewnym momencie Kraków się urywa się miejskość, zaczyna się wiejskość, ale to dalej jest Kraków, dalej administracyjnie jest Kraków, czy jakieś takie pogranicze. Tak już nie miasto, ale jeszcze nie wieś, prawda? Tak gdzieś coś pomiędzy. Jako dziecko w ogóle miałem takie wrażenie, że skoro mapa się kończy i jest taki kontur, że właściwie kończy się dany organizm, w tym wypadku organizm miasta, to musi być jakiś widoczny faktycznie znak tego. O ile jako dziecko no to pamiętałem przejścia graniczne i tak dalej, no to tak samo miasto się kończy, to też powinno być jakieś przejście graniczne do nie miasta, prawda? Do nie Krakowa. Jakieś zasieki, przez które trzeba było. A tu nie było żadnych zasieków, prawda? Wystarczyło przeskoczyć jakąś kępę traw, czy przejechać po prostu ulicą nawet, już to już właściwie nie było miasto, prawda? Więc fascynowały mnie te miejsca, które były takie nieoczywiste. I w tej książce spłacam dług wobec mojego taty, czy moich rodziców w ogóle, którzy zabierali mnie na te wycieczki jako dziecko, ale również wobec no nie wiem, urbanistów, którzy tak pomyśleli miasto, że w pewnym momencie się w końcu urywa. Dlaczego akurat ta chałupka jeszcze jest w Krakowie, a ta już nie? Dlaczego ta wieś została przyłączona do Krakowa na przykład? Jak też, to mnie też interesowało z takiego etnograficznego punktu widzenia. Właśnie etnograficzność czy antropologiczność tego pojęcia pogranicze. Jak się czują ludzie, którzy mieszkają w tej pogranicznej części miasta, która jest oddalona od centrum, powiedzmy, są takie miejsca, 25 km od rynku głównego.
Czy oni się czują Krakusami, nie wiem, obywatelami Krakowa, czy czują się obywatelami Kępy Grabskiej, Stryjowa czy Kościelnik? I to bardzo różnie bywa. Ja też czasem rozmawiałem z tymi mieszkańcami. W większości oni jednak czuli się tamtejsi, tam lokalni. Przez wiele lat na przykład właśnie te wszystkie byłe miejscowości no, były odłączone od Krakowa, były osobnymi organizmami. Nagle zostały administracyjną decyzją, nagle wyłączono do Krakowa, prawda? No, ale ludzie dalej tam mieszkali, ojcowizna tam od wielu wieków, lat i tak dalej. No i to bardzo ciekawe jest, mamy wymuskanego Krakusa z okolic Rynku Głównego i mamy lokalnych takich rzeczywiście mieszkańców we Wróżenicach, czy w Toniach, czy jakichś takich zupełnie oddalonych od centrum miasta miejsca, które no jakby, no, ale też są częścią Krakowa. No. Na planie miasta są częścią. Czy ten Kraków, który pan pamięta z tych dziecięcych podróży mocno się zmienił? W niektórych miejscach się oczywiście zmieni, tak. I to zakusy deweloperów oczywiście są tak niezaspokojone, że kolejne połacie czegoś, co pamiętam jako nieskażone ludzką stopą łąki, już niestety są placem budów. To dobrze widać w północnej części Krakowa, czyli przy wyjazdówce z Krakowa na Warszawę, tak możemy powiedzieć. To też są wzgórza, bardzo ładne, z których pięknie widać było kiedyś Kraków. Teraz nie widać, ponieważ stoją tam po prostu rzędy bloków. Tam dalej jest ładnie. Oczywiście, że jest ładnie, bo po prostu jest ładna rzeźba terenu, są tam parki, cały czas lasy, ale jednak no, coraz większe połacie pożerają buldożery. Czasem z tatą teraz spacerujemy tam i rodzice mieszkają właśnie niedaleko. I tata się nie może nadziwić właśnie, że coś, co było jeszcze kilkanaście lat temu, no nie to, że kilkadziesiąt, ale kilkanaście lat temu, po prostu no, wspaniałym miejscem, gdzie rosły, gdzie zrywaliśmy słoneczniki i w ogóle było bardzo, bardzo miło i ładnie. Teraz to właściwie jest betonowa pustynia. Teraz mają doprowadzić tam w ogóle tramwaj. Powstają osiedla, niezliczone bloki kolejne. Co oczywiście, mój tata teraz w ogóle teraz jest zwolennikiem wielkich budów. On mówi, że należy stawiać wielkie bloki, zwiedzamy te bloki w ogóle z tatą, wjeżdżamy, tata teraz porusza się na wózku, więc ja pcham tatę i właśnie wjeżdżamy gdzieś podczas budowy w ogóle jakiegoś bloku, jeździmy windami, wchodzimy do mieszkań. Więc tata trochę żałuje, że już tego nie ma, a z drugiej strony są bloki, więc dobrze. Ja trochę żartuję, ale tylko trochę, bowiem no to jest tak, że nie chciałbym potępiać tak zupełnie w czambuł tego, że miasto się rozrasta. No po prostu to jest normalne, prawda? No, że po prostu no, to, nie powinniśmy się obrażać na to, co jest oczywistością i czymś nieuniknionym, tak? Oczywiście możemy się zżymać na to, że nie wiem, projekty na przykład z budynków nie są takie najlepsze. Że po prostu może być ładniej trochę, prawda? Jeśli się buduje, no to już jakoś tak, żeby była jednolita bardziej zabudowa, albo jakaś taka przemyślana, żeby było większe odległości między budynkami na przykład, żeby była zapewniona zieleń. To nie zawsze się udaje, ale czasami się udaje. Są takie budowy, w których to się udaje. Są też miejsca, które nie zmieniły się od lat. Taką moją ulubioną ulicą, o której zawsze lubię mówić i też zapraszam wszystkich, którzy nie byli w Krakowie, albo byli w Krakowie, ale akurat w tej części Krakowa nie byli, żeby się tam udali, jest to ulica Kliniec na Piaskach Wielkich. To jest taka dzielnica południowej części, południowo-wschodniej części miasta, w której zachowały się jeszcze takie stare domy, w ogóle stara zabudowa, drewniana. Takie zupełnie niesamowite drewniane chatki, które i jeszcze nie wiem, jak długo tam w ogóle postoją, bo one to jak domki muminków. To w ogóle jest niesamowite. Takie jest mała uliczka, kilkanaście domków, każdy kolejny mniejszy, już taki bardziej zapadający się w ziemię. I uliczka ślepo się kończy. To zupełnie niesamowite miejsce. Jakbyśmy się cofnęli do Krakowa sprzed 150 lat. Zupełnie tak to wygląda. A tam gdzieś w oddali majaczą wielkie bloki Piasków Nowych, czyli tej nowej części miasta. Także no, w Jastrzębiu też jest, w wielu miastach tak jest. Tak, tak? Mamy nową zabudowę, obok jeszcze stara zabudowa, wille, tak. Kamienice małe, więc jakby to jest naturalne, ale wydaje mi się, że w takich dużych organizmach jak Kraków, no to też trudno wyszperać te wszystkie miejsca, więc mam nadzieję, że czytelnicy tej książki potraktują ją trochę jako przewodnik po tych miejscach, takich mniej znanych, zapomnianych i każdy z czytelników będzie mógł się poczuć jak pionier. Tak, ale to jest właśnie, to moje pytanie
zadałam, dlatego że czytając tą książkę w tym takim dynamicznej narracji, w tym poznawaniu, w tym wychodzeniu z tych gąszczów, krzaków i tak dalej, właśnie jest zawsze taki moment, kiedy taki smutek przychodzi, kiedy na horyzoncie właśnie ten żuraw się wyłania i za każdym razem mówię: o rany, i znowu tu się cywilizacja wkrada no tak, no, w tą przyrodę. Gdyby to był żuraw, ptak, no to tak. Nie byłoby najgorzej. Chociaż akurat w Krakowie żurawi mamy mało, mało, mało żurawi. Koło Krakowa niedaleko pojawiły się żurawie, jest kilka par gniazdujących. Natomiast oczywiście na żurawie to na północ kraju przede wszystkim. Natomiast chodzi oczywiście o żurawie dźwigi, co już nie jest takie miłe. Aczkolwiek no, to też jest tak, że są takie miejsca w mieście, w każdym mieście, które zawsze nam się kojarzyły z czymś takim no, niefajnym, nie za bardzo. To jakieś nieużytki, jakieś stare zabudowania magazynów, hal. No i czasami nawet lepiej, że zamiast tego będzie na przykład jakieś ładne osiedle mieszkaniowe, albo na przykład no to prawda, jakiś, prawda. No nie wiem, no, park się pojawi. W Krakowie były i są takie pomysły teraz, żeby na niektórych terenach, które wcześniej właściwie były nieużytkami, zrobić parki miejskie. To jest oczywiście szczytne. Mniej szczytne jest to, że są też pomysły odwrotne, to znaczy, żeby na terenach parkowych budować osiedla. Więc jakby wiadomo, no. Trzeba złoty środek. Trzeba tak, ale nic w przyrodzie nie ginie, prawda? Kiedy się człowiekowi wydaje, że to jest trochę tak jak z tymi drzewami, które się wycina, a potem się sadzi i w sumie nic nie ginie, ale tak naprawdę musimy poczekać pewnie ze 150 lat, zanim te drzewa urosną na tyle i. Nie wiem, czy nam się to uda, czy naszym dzieciom dopiero. Tak, tu pani Katarzyna zadała pytanie, jaka jest ulubiona pańska dzielnica Krakowa, ale myślę, że to przed chwilką już padło. Nie, ale to oczywiście mógłbym opowiedzieć o wszystkich dzielnicach, czy są moimi ulubionymi dzielnicami. Ja najchętniej właśnie spaceruję albo jeżdżę na rowerze po tych południowych dzielnicach miasta, ponieważ tam, gdzie są te właśnie wszystkie premie górskie najwyższej kategorii, czyli właśnie od Piasków Wielkich do przez Rajsko, Sobolniewice, Kosocice, po Swoszowice, tą część uzdrowiskową. To są moje takie topowe zdecydowanie dzielnice. Tutaj na momencik odbiegniemy od premii górskich. Pani Lidia pyta o pana fascynacje literackie i pyta o to, jak jest pana najbardziej ceniony pisarz, pisarka, poeta, ale z tego kręgu francuskiego. A francuskiego. Zawsze bardzo lubiłem Artura Rimbauda i w ogóle od Rimbauda się zaczęła moja fascynacja językiem francuskim, literaturą francuską. Jeszcze jako byłem wtedy uczniem liceum, uczyłem się francuskiego w podstawówce już trochę, więc coś tam liznąłem, oczywiście jakieś takie zupełnie podstawowe rzeczy. W liceum trochę się tam douczałem i na Rimbaudzie testowałem swoje umiejętności czytania w oryginale ze zrozumieniem. I bardzo mi się spodobało oczywiście no, Sezon w piekle, Iluminacje, czyli te takie właśnie prozy poetyckie Rimbauda i ta forma również prozy poetyckiej, która potem okazało się, wtedy jeszcze o tym nie myślałem, jak sądzę, będąc w liceum, stanie się moją ulubioną formą pisarską. Do tej pory z chęcią wracam do Rimbauda, trochę poświęciłem miejsca we wstępie do swojej książki, która stała się potem podstawą doktoratu, ale to jest naprawdę świetny przykład pisania, które z jednej strony jest oparte na jakimś własnym doświadczeniu. Rimbaud wiemy, że miał no, szalone życie, mimo że bardzo krótkie, niestety. Umarł na jakieś straszliwe choroby oczywiście. Tak zwanego raka kolana. To jest w ogóle jakieś bardzo dziwne rzeczy. Pamiętam, jak to dziecko to przeczytałem, że rak kolana, w ogóle mi się nie chciało w to wierzyć. No tam oczywiście to są bardziej skomplikowane historie, nie będę tego teraz... Ale te wszystkie historie z Rimbaudem, który się zaciągał jako marynarz, handlował rumem, jeździł po całym świecie i umarł w bardzo młodym wieku. Oczywiście bardzo przemawiały do mnie jako do młodego człowieka. Żyj szybko, umrzyj młodo. No ale to oczywiście był taki etap w moim życiu buntowniczy. Zresztą fascynowałem się wtedy muzyką punkową, zresztą do tej pory trochę się fascynuję, ale wtedy to było w życiu Rimbaud jako taki buntownik, anarchista, właściwie prekursor takiego typu pisania i życia w ogóle. Był dla mnie bardzo ważnym pisarzem, ale w tym samym czasie
czytałem innego właśnie z takich prekursorów awangardy. Był nim Alfred Jarry, autor Ubu Króla, fantastycznej sztuki, którą napisał wraz z innymi kolegami, będąc właśnie uczniem liceum. Myśmy wtedy z kolegami w ogóle się zachwycali tym, jak to jest fantastycznie napisane, jak to jest niewiarygodne. Wtedy się fascynowaliśmy, być może nawet bardziej niż samym Jarrym, tłumaczeniem Jarry'ego, które zrobił Boy Żeleński, które było w ogóle niesamowite. Były tam jakieś fascynujące zwroty dziwaczne, były jakieś dziwne postaci w typie szczypa i wieprza i w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy tam działy. Do tej pory uważam, że to jest naprawdę arcydzieło literatury francuskiej. Ze studentami na warsztatach tłumaczeniowych też przyglądamy się temu, w jaki sposób to było tłumaczone na polski, bo miał kilka ciekawych przekładów. Oczywiście ten Boja był pierwszy Żeleńskiego, ale też Jana Gondowicza w ostatnich latach. A w ostatnich, no rzeczywiście ostatnich latach, bo to było 3 lata temu, czy 2 lata temu, powstało tłumaczenie, które wykonał Google Translator. Bardzo, bardzo ciekawie to spolszczył. I ten absurd, który jest w tej sztuce, jeszcze jest podbity i spotęgowany. Więc to jest zupełnie niesamowite. Więc tak, Rimbaud i Jarry na początku. Jeśli chodzi o francuskich autorów, rzeczywiście do tej pory ich lubię. Oczywiście, jeśli chodzi o współczesnych autorów, to czytam Michela Houellebecqa i powiem, że go lubię. Znaczy, bardzo to jest oczywiście autor trudny do jednoznacznej opinii o nim, bo nie wszystkie jego wypowiedzi, poglądy oczywiście popieram i jasne, ale uważam, że to jest bardzo dobry pisarz po prostu i wiele jego powieści, czytałem wszystkie, niektóre w oryginale, niektóre w tłumaczeniach, mówią coś o naszym świecie, ale też są świetnie skonstruowane, świetnym językiem napisane. Nie zawsze to w przekładach też jest dobrze oddane, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę pisarz, który ma coś w sobie z takiego właśnie współczesnego anarchisty, trochę buntownika. Nawet jeśli on sam się uważa za konserwatystę i takiego konserwatywnego buntownika, to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się takie niejednoznaczne i językowo też to jest świetnie, właśnie mówię, strukturalnie również te powieści są zbudowane w bardzo ciekawy sposób. Drugie pytanie od pani Lidii jest o ulubioną książkę Olgi Tokarczuk. Moja ulubiona książka Olgi Tokarczuk to są Bieguni. To jest książka, która zainteresowała mnie od samego początku właśnie samą też tematyką tych biegunów, bieżeńców, tych ludzi, którzy chodzą. Byłabym zdziwiona, gdyby była. Właśnie. Którzy spędzają życie w ruchu. Ta książka jest też ciekawa, bo rzeczywiście jest więcej takich książek Olgi Tokarczuk, ale jakoś zrobiło na mnie wrażenie przez to, że właśnie ta taka kolażowa struktura tej książki, prawda, że są różne opowieści, które się przeplatają, współczesne, jakieś stare, też różny język jest użyty do budowy tej książki. Więc ta książka mnie zafascynowała, jak ją czytałem zaraz po tym, jak się ukazała. Teraz ze studentami też czasem przerabiamy te fragmenty biegunów i dalej się podoba. Inne książki Olgi Tokarczuk też oczywiście zawsze lubiłem. Pamiętam, że czytałem je jeszcze będąc w liceum. Dom dzienny, dom nocny. Chociażby Księgi Jakubowych, przyznam, nie przeczytałem w całości. Ja w ogóle tutaj się przyznam teraz, wolę książki krótsze niż dłuższe, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast ta część, którą przeczytałem, bardzo mi się spodobała. Chociaż chyba bardziej ze względu na sam temat podjęty, niż na przykład na język czy kompozycję. Tak, tak. Tutaj pani Lidia to pytanie też mi zadaje. Ja, pani Lidio, lubię Prawiek względu, oczywiście, że to była pierwsza książka, którą poleciła mi moja nauczycielka w gimnazjum. I tak mnie do czytania zachęciła nie tylko Olgi Tokarczuk. Właśnie pani Ola zadaje pytanie do Premii Górskich. Jest pani Ola ciekawa, co się stało z tym biednym buldożkiem francuskim potrąconym na 50. stronie? Niestety, oprócz tego, że potrąciłem go na 50. stronie, to potrąciłem go również w realu tak zwanym. I nawet powiem więcej, przejechałem przez niego, co nie dowód, że go potrąciłem. I niestety pamiętam jego minę, znaczy minę... No tak, pamiętam ten. One mają taki wyraz. Właśnie, morski. Ten wyraz morski, jak na niego najeżdżałem i to jakby. Nie, no, trochę żartuję oczywiście. Natomiast faktycznie był to moment straszny.
Ale nic mu się nie stało. Ja zatrzymałem się potem i troszeczkę dyszał, ale żył i potem przewrócił się w taką jakby stronę, w którą powinien się znajdować, w której się powinien znajdować i na łapkach odszedł. I zapytałem właściciela, czy jest pewien, czy będzie z nim wszystko dobrze. Obiecał, że tak, więc mam nadzieję, że dotrzymał słowa. Może przeczyta książkę. Mam nadzieję, że buldożek również przeczyta tę książkę. W końcu jest bohaterem, jest pierwszoplanowym bohaterem tej książki, buldożek. No, nie tylko zresztą buldożek, tam są inni bohaterowie. Tak, też. Psów tam jest co niemiara. Tak, zresztą swoją drogą, to było bardzo ciekawe. Tutaj trochę zdradzę kuchni redakcyjnej, bowiem w kilku miejscach pojawiał się malamut. Nie wiadomo dlaczego. Znaczy, może dlatego, że jest popularnym psem w okolicach Krakowa, czy w ogóle w Krakowie, ale może dlatego, że akurat go widziałem podczas moich wycieczek i w różnych miejscach go stawiłem i redaktorka książki zwróciła mi na to uwagę. Mówi, słuchaj, na stronie 13, 38, 8 razy w twojej książce jest malamut. Dlaczego? To jest jedyny pies, którego znasz, jedyna rasa, którą kojarzysz? Wymień tego malamuta na innego psa, więc niestety musiałem zdradzić swoje doświadczenie wzrokowe i wstawić zamiast malamuta jakieś inne rasy, które przychodziły mi do głowy, ale... Dzięcioł zielony też się często właśnie. Nie wiem, to najwyraźniej mam jakąś taką... Jak to się mówi, sfokusowany na dzięcioła zielonego. Jak tylko dzięcioł zielony, to od razu go widzę już z odległości 3 kilometrów. Mam wyostrzony wzrok i go widzę. Ponieważ nasze spotkanie dobiega końca to niestety, jest... ale jeszcze troszeczkę... Jestem rozczarowany, że dobiega końca, ponieważ mógłbym prowadzić... Możemy tutaj. Ja bym chciała jeszcze zapytać o tą drożdżownię, która pojawia się jako tytuł tomiku, który ja zapomniałam przedstawiając pana Jakuba powiedzieć, że dostał też nagrodę ważną Wisławy Szymborskiej. Drożdżownia pojawia się i w tym tomiku, i też jest tutaj zawarta w premiach górskich. Czym pana tak fascynuje? A drożdżownia fascynowała mnie od zawsze. Na samym początku chyba fascynowała mnie kolejowo. Kolejowo mnie fascynowała. Mieszkańcy Jastrzębia chyba potrafią zrozumieć tę fascynację, ponieważ stacja kolejowa Kraków-Bieżanów-Drożdżownia to była nieczynna stacja kolejowa, ponieważ były tam kiedyś tory, ale one zostały rozebrane i nie jeździły pociągi w stronę Wieliczki z Krakowa przez wiele, wiele lat. I ja się tam jakoś nie mogłem nadziwić temu. No jak to? Stoi jakby coś w rodzaju peronu nieczynnych, jakichś takich zaniedbanych. Jeździł tam ewidentnie jakiś pociąg kiedyś, teraz nic tam nie jeździ. W ogóle jak to jest możliwe? Co się tam dzieje? No i fascynowała mnie ta nazwa. No, Kraków-Bieżanów-Drożdżownia. Bieżanów, okej, to jest taka dzielnica w Krakowie, dosyć duża na południu. A ta drożdżownia, skąd ta drożdżownia? No i okazało się, że tam po prostu stała zawsze drożdżownia, czyli fabryka drożdży. Miejsce, gdzie wyrabiano drożdże. Aczkolwiek ta drożdżownia nigdy jakoś nie funkcjonowała na najwyższych obrotach, bowiem właściwie po II wojnie światowej to tylko przez chwilę produkowało te drożdże. A to było jakimś magazynem, a to fabryką galalitu, czyli takiego materiału, z którego sporządza się na przykład guziki albo grzebienie. Więc no właśnie. A na samym początku w ogóle ta drożdżownia, jeszcze w XIX wieku, była fabryką, znaczy spirytus po prostu wyrabiano tam. Gorzelnia, była gorzelnią, którą mieszkańcy żydowscy właśnie tam z drożdżowni z okolic arendowali, potem Polacy przejęli. A w ogóle założeniem tej drożdżowni, kiedy była budowana, było to, żeby była filią browarów Okocimiów w Brzesku. I rzeczywiście na samym początku tak to sobie myślano. Był ten sam właściciel, baron Czecz de Lindenwald, który współpracował z Gecami okocimskimi. No i to oczywiście historia jest taka jak zwykle, prawda? Są szumne plany, okazuje się, że niestety nie mogą one sprostać tej smutnej, szarej rzeczywistości. I to miejsce fascynowało mnie właśnie jako takie miejsce, w którym natura po pewnym czasie przejmuje władanie. Tak? Miejsce, które było jakby wydarte naturze, okazuje się, że wraca tam ta natura, bowiem w okolicy jest taka pizzeria, w której było mini zoo i tam
hodowano rozmaite dziwne zwierzęta, kangury, jakieś bażanciki kolorowe i one w pewnym czasie po prostu znudzone już tym jadłospisem tej pizzerii, już po prostu przenosiły się na teren tej jakby drożdżowni, czy byłej drożdżowni i tam zakładały jakieś bardzo ciekawe spółdzielnie i komuny i w pewnym czasie tam się to wszystko bardzo rozrosło. Hotel dla kotów tam jest między innymi, taka pani prowadzi, te koty tam sobie jedzą rozmaite chipsy i nachosy, ale więc jakby to miejsce było fascynujące, jako właśnie takie miejsce, w którym pogranicze, fantastyczne jakieś takie miejsce, też swoją drogą na granicy Krakowa i Wieliczki właśnie, czyli innego miasta małopolskiego, znanego z jakichś właśnie tutaj tym razem solnych historii. Jeszcze zadam pytanie o mapę, tak. Bo właśnie ty, jeden z rozdziałów mapa i terytoria, jakie mapy pan lubi, czy te nowoczesne w komórce, tak. Czy te takie najbardziej już zużyte, nie, papierowe? Nie, ja papierowe, oczywiście papierowe. Dziurawe już na zdjęciach. Niestety jestem człowiekiem analogowym i nie mógłbym lubić map w komórce, ponieważ nie mam żadnej komórki, w której miałbym możliwość posiadania mapy, ponieważ posługuję się starą Nokią z lat 90. i która ma funkcję wysyłania SMS-ów, odbierania SMS-ów i czasem rozmowy, jeśli akurat jest na tyle dobry zasięg, żeby to było możliwe. W związku z czym nie mam internetu przy sobie nigdy i dlatego korzystam z papierowych map. Dzisiaj też przyjechałem z pomocą papierowej mapy, choć ona do końca nie była mi potrzebna, bo większość trasy znałem. Oczywiście tutaj już w okolicach Jastrzębiak jeździłem sobie po okolicznych miejscowościach, no to wtedy ona mi jakoś pomagała, żeby się dostać szybciej do miasta. Natomiast zdecydowanie papierowe mapy. Jestem w ogóle kolekcjonerem map i planów miast. Mam ich bardzo dużo w domu. Stoją w wielu różnych pudłach i często z nich korzystam. Moją ulubioną rozrywką wieczorną jest zrobić sobie herbatę albo coś innego dobrego do picia, wziąć sobie właśnie niestety jakąś czekoladę, coś słodkiego i otworzyć sobie mapę i przeglądać coś, wszystkie miejsca, w których byłem, w których będę. Też mam zaprzyjaźnione sklepy z mapami w Krakowie, do których się udaję i tam nowości mapowe właśnie biorę, a to jakieś Pojezierze Suwalskie, a to Ziemia Radomska i potem sobie oglądam te mapy i potem oczywiście jeżdżę w te miejsca. Więc jakby od map się zaczęło w moim przypadku również, tak? To znaczy od planów miast i map i dopiero potem porównuję to, co na tej mapie, a co rzeczywistości. Okazuje się, że mapy bardzo często przekłamują jednak rzeczywistość, nie aktualizują swoich swoich tych ulic, łąk i terenów, więc to też jest ciekawa zabawa, właśnie znajdowanie tych, to jak w takiej zabawie, prawda, znać te 10 szczegółów, którym się różnią, więc jakby tak, no to są... No ja też zawsze właśnie muszę mieć też w papierze, choćbyśmy mieli i tą elektroniczną. Tak, to jednak papier, no jest to bardzo ciekawe odwzorowanie świata. Właśnie bardziej... Ale swoją drogą, jak zdążyłem się zorientować, chociaż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, to niektóre te mapy w komórkach na przykład, to przy odpowiednim ustawieniu, to one w ogóle się odwracają. Nie wiadomo, gdzie jest północ, gdzie jest południe. W ogóle zmieniają się w jakiegoś naleśnika. Polska w ogóle przestaje być Polską, tylko się rozciąga w rozmaite strony. Nie wiadomo, w którą stronę. Tak, odległość między Krakowem a Jastrzębiem to nie jest to 100 kilkadziesiąt kilometrów, tylko nagle może być 27 albo 1860, więc to swoją drogą jest fascynujące, w jaki sposób w ten sposób możemy oglądać świat. Tak, zupełnie inny. Tak, zanim przejdę do mojego ostatniego pytania, to przekażę panu pozdrowienia. Pani Lidia pozdrawia, prosi o pozdrowienie pana tatę od jastrzębskich polonistów i historyków. Bardzo dziękuję. A pani Izabela pozdrawia z Prądnika z Marcinem i Wojtkiem. Wspaniale. Pozdrawiam Prądnik, czerwony i biały. Wszyscy pozdrawiają. Panie Jakubie, na koniec ja też zapytam o książkę, którą by nam pan polecił, ale właśnie może nie francuską, a rumuńską, bo pan jest redaktorem tej świetnej sceny. Niestety muszę właśnie trochę... Nie, niestety będę musiał mówić o swojej własnej serii. Właśnie. Nie tylko o swojej własnej serii, ponieważ mamy kilka wydawnictw, które wydają rumuńską literaturę. Oczywiście to moglibyśmy poświęcić temu odrębne spotkanie, bowiem rumuńska literatura współcześnie, tłumaczona na polski, to jest ewenement.
jeśli chodzi o te małe literatury, tak zwane małe, czyli tych mniejszych języków, to literatura rumuńska ma się świetnie. Jest kilkanaście książek rocznie tłumaczonych na polski, to jest niebywałe. Ja sam prowadzę serię w wydawnictwie Universitas, gdzie wydajemy współczesną prozę rumuńską, ale też są inne wydawnictwa świetne, chociażby Amaltea, Książkowym klimatom się też zdarza. Książkowe klimaty, więc wydawnictwa, które wzięły sobie Rumunię na sztandar i okazuje się, że słusznie. Książkowe klimaty nawet dobrze na tym wyszły, bowiem jeden z rumuńskich pisarzy, tę książkę mogę Państwu polecić, bo o, to uniknę tej prywaty, nie polecę żadnej z moich własnych... Spróbuję zgadnąć. Proszę. Księga Szeptów? Księga Szeptów, nie wiem czy... Tak. No właśnie, Księga Szeptów to jest książka rumuńskiego autora ormiańskiego pochodzenia, tak. Waruszana Wozganiana. Wspaniała. Wspaniała książka, która w bardzo taki mocny, emocjonalny sposób, literacko ciekawy, opisuje ważne wydarzenia z dziejów współczesnej Europy. Między innymi jest tam mowa o ludobójstwie Ormian 100 lat temu, powiedzmy, no to mniej więcej się zdarzyło, ale też ze współczesnej perspektywy, współczesnej rumuńskiej, czy też mniejszości ormiańskiej w Rumunii. To jest bardzo ciekawa książka, która wygrała Angelusa. Dostała tę nagrodę literacką Europy Środkowej, przyznawaną we Wrocławiu od kilkunastu lat. Angelus, bardzo prestiżową, autor jest pierwszym i jedynym jak do tej pory Rumunem, który otrzymał tę nagrodę. A jeśli chodzi o inne książki, jeśli ktoś lubi takie postmodernistyczne książki, w których ważne jest to, w jaki sposób się pisze, a nie tylko to, co, to polecam takiego bardzo znanego rumuńskiego pisarza Mateja Wisznieka, który sprzedawca początków powieści przetłumaczoną przez Janenę Kornaś-Warwas, która zresztą też tłumaczyła Księgę Szeptów. Świetna zabawa taka literacka z różnymi konwencjami. Jeśli ktoś lubi współczesną literaturę rumuńską, która mówi o trochę o Bukareszcie, na przykład jako mieście, to polecam Żołnierzy, opowieść z Ferentari. To jest książka Adriana Skiopa, przetłumaczona przez Olgę Bartosiewicz. To jest coś jak współczesna Masłowska czy Michał Witkowski w Polsce. Dziwny język, taki niesamowity, trochę kolokwialny, trochę, no, trochę wulgarny, ale jednocześnie w taki fantastyczny, chwytający to, co najciekawsze w tu i teraz po prostu. No i opowiadająca o takiej cieszącej się złą sławą dzielnicy Bukaresztu, Ferentari. Opowieść. To fantastyczna sprawa. Jeśli ktoś lubi znowu bardziej takie wyszukaną literaturę, polecam Norę Jugę. Nora Jugę to jest świetna pisarka rumuńska, która wydała taką książkę Dama z młodzieńcem, tłumaczył Kazimierz Jurczak. To jest w ogóle pasjonująca historia pani, która opowiada swoje życie młodemu chłopakowi, więc jest trochę o dorastaniu w czasach komunizmu, ale i o dzisiejszym świecie rumuńskim. Bardzo ciekawa książka. Ostatnia książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bardzo ją lubię, to jest książka, to jest jakby środkowoeuropejski realizm magiczny znowu. Kolejne wydanie takiej literatury to jest Dan Coman, bardzo dobry autor, jeden z najważniejszych współczesnych rumuńskich autorów, który napisał książkę Parochia. To jest książka, która jest właśnie prozą poetycką. Opowiada o takiej wyimaginowanej wiosce gdzieś tam w głębi Rumunii. Wiemy, Rumunia jest krajem prawosławnym, więc trochę tych prawosławnych tutaj historii jest wciągniętych w tę opowieść. Pop prawosławny jest tam też jednym z bohaterów, ale też no, są takie właśnie pograniczne historie między jawą i snem, między zwierzętami a ludźmi. No i w taki poetycki sposób jest to napisane. Zresztą sam autor uważa, że to wcale nie jest powieść, tylko właściwie poemat. Prowadzi z nim spotkanie w Krakowie wokół tej książki i właśnie tak o tej książce mówił. Także jak Państwo widzą, każdy coś znajdzie w tej literaturze rumuńskiej. Od takiej realistycznej prozy po właśnie bardziej oniryczną, senną, dziwną, niespotykaną. Tych książek mamy rzeczywiście sporo. I zachęcam wszystkich do sięgania po literaturę rumuńską. Naprawdę warto. Drodzy Państwo, nie wiem jak Wy, ale ja jestem zachęcona do sięgnięcia po te książki, których jeszcze nie znam.
Ja serdecznie polecam Premie Górskie, bo one urzekają nie tylko jeśli chodzi o ujęcie tego tematu takich rowerowych podróży, ale urzekają pod względem językowym, są przepięknie. To wyobraźnia językoznawcza, lingwistyczna, no jest porażająca. Jeszcze chciałem tylko na koniec powiedzieć, znaczy nie wiem, że na koniec, ale jeszcze chciałem dodać do tego, tak wejść w słowo jeszcze dodać, żebyście Państwo nie zrażali. Nie zrażali, bo to jest tak, że to nie jest tylko książka dla tych, kto są z Krakowa. Właśnie, to tylko, właśnie. Nie tylko krakusi mogą czytać tę książkę, czy powinni czytać tę książkę. Oprócz tego, że myślę, że po prostu wszyscy powinni przeczytać. 37, 8 czy 40 milionów Polaków powinno przeczytać tę książkę, powinna być w kanonie, tak, dzieci i tak dalej. Tak. Ale to chodzi mi o to, że już teraz bardziej serio, że właściwie każdy ma prawo sobie poczytać. Nie trzeba znać Krakowa, nie trzeba tak się tym interesować. Można oczywiście wziąć sobie tę książkę na podróż do Krakowa, tak, i zwiedzać te miejsca i potraktować ją jako taki bedeker, tak, przewodnik po mieście, ale to jest po prostu też, są też opowiadania, takie eseje, dzienniki. Właściwie każdy z nas ma w okolicy jakieś tego typu miejsca, o których ja piszę i może sobie podłożyć jakąś własną dzielnicę pod tą, o której akurat piszę w książce, więc to doświadczenie, które było moim udziałem podczas pisania tej książki, jest również możliwe dla każdego z nas, kto ma trochę wolnego czasu, sprawny rower, albo nie mógł koniecznie rower, można iść na spacer tym, jakby i pooglądać sobie świat. No właśnie, bo ona jest taka mimo wszystko uniwersalna, no właśnie, wbrew pozorowo jakby uwrażliwia nas na ten taki inny ogląd rzeczywistości, bo ja po lekturze świeżo tej książki, jak wsiadłam na rower, to wszystko przykuwało moją uwagę, to opatrzyłam po prostu tu właśnie, ten pies, tu jakiś ptak, że rzeczywiście gdzieś wyostrza te nasze zmysły. Jest też o tym pograniczu, że tu się gdzieś tam to wszystko przewija. Książka jest dostępna w naszej bibliotece, więc serdecznie polecam i zapraszam, żeby nas odwiedzić i sobie książkę wypożyczyć. Panie Jakubie, ja panu bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, że zechciał pan do nas przyjechać, że nie musieliśmy się łączyć. To wspaniałe. To dla mnie duża przyjemność, że mogłem być. Mam nadzieję, że następnym razem to nie właśnie będzie pierwszy raz. Tak, o literaturze rumuńskiej będziemy rozmawiać. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie, że byliście z nami i do zobaczenia.